Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam was do dalszej rozgrywki w grze The Last of Us. Eli, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się spodoba. Co ty na to? Eli, mówię do ciebie. Co? A, tak, jasne, super. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. No to cóż. Rozejrzyjmy się tutaj mniej więcej. Mamy troszeczkę samochodów takich, no, wraków można powiedzieć, a koło samochodów takich właśnie czasami są śrubki, które potem będą nam potrzebne do modyfikacji i rozszerzenia możliwości broni. Śrubek nie widzę. No ale co zrobić? Tu coś leży, ale to niestety nic z tym nie możemy zrobić. Tu widzę jakieś pomieszczenie. O, wrony. O, jest troszeczkę skarbów. Jakaś rodzina na zdjęciu. To jest sens zamieniać? No chyba nie, bo tamto sobie możemy trochę, wydaje mi się, tutaj udoskonalić. Byśmy mieli jeszcze... Chociaż czekajcie. Gdybyśmy wzięli... O właśnie. Może będzie to lepsze rozwiązanie, nie wiem. No tyle. Więc już nic nie widzę. Dobra, chodźmy dalej. Powiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem pełnym ludzi i wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. Poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Złapałam za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu, nie? I obudziłam się sekundę przed zdarzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Czy to nie dziwne? Wiesz... Sny zazwyczaj są pokręcone. A wy byliście kiedyś w samolocie? Jeśli tak, to dajcie komentarz pod filmem. Bo bardzo jestem ciekaw. I napiszcie, gdzie żeście lecieli, ewentualnie skąd. O. No i tutaj niestety... Zobacz, kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. Szpital. Jeszcze zobaczymy tutaj, pod tym mostem. Dużo jakichś porozrzucanych rzeczy tu jest. O! Jakbym nie zgadł, że coś możemy tutaj znaleźć.
Może tutaj jeszcze coś się kryje? Nie? Szkoda. No tak, wszędzie te punkty kontrolne. Czy tutaj coś znajdziemy? No raczej chyba nie. Jest szpital, o którym wspominał ten świetlik. Chodźmy, mała. No, ona już taka nie jest mała, bez przesady. Tak się rozglądam, ale... Pusto. A to najprawdziwszy czołg. Tyle, że trochę dojechany. No, ale jak to... bywa. Tutaj dalej jest, widzę, pozamykane, da... Po tej stronie, no nic, tutaj się rozejrzyjmy. Póki co. Może chodźmy tędy. Ale najpierw to jeszcze zwiedzimy pięterko, czyli tutaj tą górę. Może akurat coś tutaj jest? Nie. Skrytki, o proszę. Ile tutaj... rzeczy, amunicja. Więcej nic nie ma. No nie ma. To jest bilet, który bilet mówię. To jest automat, który sprzedaje bilety. Na metro pewnie. No tak. Wszystko w porządku? Tak, wszystko gra. Prawie się nie odzywasz dzisiaj. Przepraszam. Nie, to nie tak. Wszystko jest smutne. Eli. Tu jest możemy drabina. Użyć drabiny. Ale to za chwilę. Jeszcze tutaj zwiedzimy co nieco. Zaraz zobaczymy, może tu się uda właśnie co nieco wytworzyć. I co nieco pozbierać. Jakieś bagaże czyjeś. Kolejki do kas. Automaty biletowe. No i tu więcej nic nie ma. Tutaj, tędy, tutaj nic nie możemy. Myślałem, że może się coś tutaj da zrobić, ale niekoniecznie. Dobra, chodźmy po tą drabinę. Proszę bardzo. Eli? Eli! Co? Drabina, szybko. Ptaszek sobie lata. Okej. Okay.
Ups. O mój Boże. Ej! Co jest? Eli! Eli! Hmm? Musisz to zobaczyć. Co to? Co takiego? Nic nie widzę. No dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. To był jakiś chyba bufet, jak się domyślam. Tak, kafe. Picie, jedzenie, zimne, ciepłe, kto co chce, kto co lubi. No i gdzieś pognała. O, a to są automaty do jedzenia. Jakieś batoniki można było kupić kiedyś. Teraz chyba też są zresztą. Czy wy coś widzicie? Bo ja niespecjalnie. O! Otworzony automat do rozmieniania pieniędzy, patrzcie. No twórcy tutaj zadbali o infrastrukturę. Infrastrukturę lekką, o, tak to się mówi. Zobaczmy, co tutaj jest. Co ona tam wypatrzyła, czek? Żyrafa. Co chodzi do licha? Żyrafa, no nie widzisz? Joel, dwie żyrafy w zasadzie nawet. Uciekły z zoo. Ojejku. Widzisz ją? A. Nie spójrz jej. Dobrze, dobrze. Co robisz? Nie bój się. No chodź, chodź. Hej, zwierzaku. Szybko, chodź. Śmiało. Tryblasie. Ale ona jest super. O, gdzie ona teraz poszła? No chodź, idziemy. Zwolnij, mała. Trzy żyrafy w sumie, patrz, tam dwie i tu jedna. No, uroczo. Przyznam szczerze, że uroczo. Nie ma. Tutaj żeśmy stąd przyszli, no nic, idźmy dalej. A może jeszcze tu zerkniemy? Czasami w takich miejscach coś się kryje. No, czasami tylko. O, rany. Wow. Ile tych żyraf tutaj? Patrz na to.
No. Zadowolona z wyprawy? Raz bywa lepiej, raz gorzej. Ale... przynajmniej widok mamy dobry. To zapewne. Piękny widok. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Po tym, co razem przeszliśmy? Po tym, co zrobiłam? To wszystko jest po coś. Posłuchaj, wiem, że chcesz dobrze, ale nie mamy wyboru. Jak już będzie po wszystkim, pójdziemy tam, gdzie chcesz, okej? Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy, szkoda czasu. No tutaj nic nie ma. Tu jakieś drzwi. Ale to jeszcze moment. Właśnie tutaj coś. O! Ile ciekawych rzeczy. Zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Okej. Aha, czyli Elitan nas prowadzi, ale my jeszcze tutaj zajrzyjmy właśnie, gdzie te drzwi były. Kibelek. No i komiks dali. No, jeszcze jeden. Dzikie światło gwiazd, osad. No, jeżeli ktoś chce, to niech sobie na stopklatce przeczyta. Więcej nic nie ma. Eli, jakiego tempa dostała. Tam byliśmy na górze.
tutaj nic nie ma. Chyba. No, przeskoczyć przez to nie można? Dziwne. Czasami się wspinamy na jakieś takie przeszkody. Byłem kiedyś w podobnym miejscu. To znaczy? Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali. Gdzie nie spojrzałem, widziałem cierpiące rodziny. Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę? Tak, tak. Jak? Nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. Straciłeś wszystko. Tak mi przykro, Joel. W porządku, Eli. Mapa strefy kwarantanny w Salt Lake City. Odręczne zapiski wskazują lokalizację tras ewakuacji szpitala oraz obszarów, na których nie ma już żadnych zasobów. Tu jest warsztat, ale jeszcze przejdźmy tam dalej. Może coś, jakieś śrubki się znajdą, to będziemy mieli więcej do modyfikacji. Tamto już jest chyba przejście do dalszej części, to jeszcze tam się chwilę wstrzymamy. Jeszcze tutaj popatrzę, czy czegoś nie znajdziemy. Rządowa Agencja do Spraw Reagowania Kryzysowego Oddziału Bezpieczeństwa, no dobra. Tu coś znajdziemy? Tu jakieś łóżka. O! Wytworzymy coś, czy nic nie wytworzymy? No, coś tam wytworzymy. Doświadczenia. Nic tutaj ciekawego nie ma. O, naboje. Tego bardzo potrzebowaliśmy. No i tyle chyba tutaj. Stąd. O, śrubki. Niewiele brakowało i byśmy ominęli. Dobra. No i chodźmy do warsztatu. Do dzieła. Co możemy tutaj zmodyfikować? Zobaczmy. Szybkostrzelność, odrzut.
i proszę bardzo. No, wystarczy póki co. Znaczy, musi wystarczyć póki co, powiem tak. Co tu, Eli, chciałaby wejść? Czy co? No, lećmy dalej. Hej, Joel, mam coś dla ciebie. Co? Proszę. Maria mnie pokazała. Ukradła mnie. Chyba się nie gniewasz. Zdjęcie. Zruszył się. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Aj. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Nie, nie ma. Tu pasażer chyba trochę przysnął w czasie jazdy. No, chodźmy dalej. Nic nie ma. No nic. Musimy tędy przejść. Tunel. Tym razem wszystko się uda. Czuję to. To znaczy? Będą tam na nas czekać. Świetliki. Jestem tego pewna. No może. To miejsce jakoś tutaj. No właśnie. Chyba słyszycie to samo, co i ja. Może nas nie zauważył, patrzcie. Zarażony! Wiem. Widzę ich. No właśnie, po cichutku, po malutku. Może się nie zorientują, że my tędy przechodzimy, co? Się przejść. Udało się, udało. Dobra, chodźmy tędy dalej.
wiadomo, co tam nas za chwilę czeka. Dużo różnych surowców. A to niestety może tylko zwiastować jedno. Za chwilę ciężką bijatykę. Burchlak. Oj. Dobra. Uciekamy. Czekaj, podsadzę cię! Nie mogę teraz, jest ich za dużo! Oj! Oj! No niestety. Nie udało się. Najpierw wytwórzmy sobie co nieco. Trzymaj się z tyłu. Dobra. Bijemy. Dobra. Pocieli. Trzymaj się blisko mnie. Dobra. Odwróć się. Dobra. Oj, bijemy, bijemy. Dobra. Bijemy. No nie. Chodźmy, chodźmy, uciekajmy! Czekaj, podsadzę cię! Oj, oj! Dobra, 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 moment! Trzymaj się blisko mnie! Łatwo powiedzieć, kurczę. Wiejmy. Wiejmy, wiejmy, wiejmy. Jest jeszcze gdzieś? Jest chyba tam.
Tam poszedł. Kurczę, ta bomba nie wybuchnie. Dobra. Kurczę, on jeszcze idzie. No, nie wierzę. Tu ta bomba jest, dobra, weźmy ją. Udało się, czy nie? Udało się. Uff. Dobra. Przeładujmy może to i pozbierajmy co się da. Noże Max. Tutaj jakieś naboje zostały. Dobra, apteczkę jedną wytwórzmy. Dwa koktajle niech by był. A nie możemy tutaj nic i tu nic nie możemy zdziałać. No dobra. Zbieramy co się da. Tu chyba jeszcze coś było do wzięcia, tak, pamiętam dobrze. No i tyle. Co my dalej mamy? Ja pierdolę! Ani słowa! Co się stało? Nie no, nic nie... Nie widać tutaj. W porządku. Już nas nie złapią. Oj. Patrz pod nogi. Tu jest głęboko. Trochę ryb jest. Wiem, co możemy zrobić, jak to się skończy. Co to? Możesz nauczyć mnie pływać. No jasne. Nie damy rady tam wejść. Przepłynąłem! Super! Dobra, spuść mi drabinę! Dobra, chwila! Gdzie tu drabina? A, jest!
No. No ale jak ja mam tą drabinę? Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. No i weszła. Dobra. Chodźmy dalej. O, ta woda jest lodowata. O. Dziwne, żeby nie. Tu jest jakieś wejście, ale... No właśnie. No dobra. Dawaj nogę. Okej. Okay. Chodź. No otwórz te drzwi. Uważaj! O nie! Jesteś cała? Tak. Zaskoczył mnie. Nie mogę się doczekać, aż to obrzydlistwo w końcu zdechną. No i jesteśmy. Ale dalsza część to już w następnym odcinku. To ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zachęcam do oczywiście subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Do następnego odcinka. Cześć!